witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj jesteśmy w ogóle w przepięknym miejscu. Zobaczcie, wszędzie są palmy, tam jest ładny budyneczek. Też fajne, zachodząca. Byliśmy tutaj ostatnio na tym koncercie. I tak, to jest tutaj, bo dokładnie to się nazywa Central Park. Chyba Central Park. Rancho Santa Margarita, dobrze powiedziałam? Tak. Właśnie tak, i w tym mieście w ogóle też mieszkam, więc jest... Jakby ktoś chciał wiedzieć, to możecie wpadać w ogóle tutaj. Kiedyś będziecie oczywiście w Kalifornii, to możecie do mojego miasta, może się spotkamy. Jest to naprawdę cudownie i idziemy właśnie pod palmami sobie usiąść, ponieważ dzisiaj jest odcinek, pierwszy odcinek z Back to School, czyli powrót do szkoły. W sumie cieszę się z tego powrotu do szkoły, jestem bardzo go ciekawa w sumie, że tak powiem. Są tam już wszyscy, czekają, ponieważ dzisiejszy będzie taki pierwszy vlog, może będzie też drugi, ale dzisiaj zaczniemy sobie od tajemniczej paczki, którą dostałam właśnie z Polski, ale od kogo dowiecie się za chwilę. Super biegasz! Czułaś się? Otwierasz tą paczkę czy nie? You wanted paczkę, okej. Więc kochani, jest to paczka od Voyan Shop, więc bardzo dziękujemy. Jaka asystentka! Jaka asystentka! Ja się bardzo cieszę! Chcę mnie uduszyć! Słuchajcie, jakie fajne opakowanie. No więc jeśli się spytacie, to ja bardzo dobrze znam Voyana. Ja się go nie znam, ale słyszałam o nim wielokrotnie. Moi wszyscy kuzyni go oglądają, bo nagrywa właśnie Roblox czy coś takiego, jakieś gry. Mój tata też go ogląda. Więc jeśli go ogląda, dziękujemy za paczuszkę. I właśnie się zabieramy za otwieranie. Więc tak jak mówiłam, jest to Back to School. Event, tak, bo to są, to jest w kartonie, nie wiemy jeszcze co jest, właśnie, to jest jakaś seria Back to School od Voyan Shop. Będą rzeczy, jeśli będą jakieś typu piórki, czy coś, to może nawet Nelci się spodoba, bo Nela też chodzi do przedszkola. Tak. Więc... Nelcie, otwieraj. Otworzymy. Kochani, Voyan nam zrobił pranka i jest w środku jeszcze. Był karton i mamy jeszcze jedną paczkę, a nie, zobacz, to są zapakowane chyba oddzielnie, tak, ładnie spakowane po prostu, ale wiesz co, powiem wam tak, bo pracowałem w Polsce jako kurier. I dostarczyłem paczki Voyana, taka ciekawostka. I on ma tak zapakowane wszystkie paczki. Wow, ale solidnie. Koszulki, ma, tak. Że w karton i ma teraz oddzielnie, ładnie mamy. I ja, ja kiedyś ci mówiłem, pamiętasz? Zleta. Że mówię, o Voyan na święta właśnie dużo tych paczek, nie? No. Rodzice zamawiali. Tak, tak. Więc kochani, jeśli wy też chcecie coś zgarnąć ze sklepu Voyana, to jest teraz fajna promocja, ponieważ na właśnie mój kotrabatowy vlog Nicole z Małchliter, ogólnie macie już napisane i wszystko w opisie, tam znajdziecie. Macie właśnie kotrabatowy -5% na właśnie jego rzeczy, więc jest teraz powrót do szkoły, korzystajcie kochani. Asi, jesteście ciekawi co na przykład ma w tym sklepie, no to właśnie zaraz zobaczymy, bo otworzymy to i może wam się coś spodoba. Pola wyczuła, że to jest plecak. Uwaga, zobaczycie pierwsi. Wow. To są dwa plecaki. Dwa plecaczki. Ale super. Ładny ma kolor. Dobra, i ale co on tam ma w środku? Jakie fajne te, zobacz. Voyan takie... Team. Jak to się nazywa? Zerombisa, bym była mniejsza, to bym była zakochana w tym. Zobaczcie, ma też odblaskowy bezpieczny, ale jest fajnie zbudowany, nie? Solidne. Solidne. Jest solidne. Ma odznaki, słuchajcie, żeby w nocy było widać przegródki, czyli wieczorem. Jak w mniejszych klasach wszyscy mieli po 3, 4, 5 przegródek. To jest konieczne, bardzo ładne. Zaraz przymierzy, mama ci tutaj już przymierzy. Podoba ci się? A pokaż w środku. Dobra. Jeszcze za czym środek? Też masz big. Też masz big taki sam. Ona musi uwierzyć, że jest to samo, wiecie, Nicola nie może mieć innego. Małą przegródeczkę na śniadanie. Mamy drugą taką, ala mała też, też jest taka. I tutaj mamy dwie takie większe, główne, bardziej na książki. Okej, tu jest taka duża. A zaraz otworzymy, a Nelcia. Okej, i tu jest jeszcze ostatnia. Bardzo fajne, to się tak fajnie otwiera. Fajne to, no. Dobra, i tu jest ostatnia. Tata, zobacz. No bardzo nie. Fajnie. Na przykład w jednej podręczniki, w drugiej zeszyty. Nelcia? Ja zawsze lubiłam sobie tak. Jutro nowy plecak do przedszkola masz? Blaskowe wszędzie, nie? Zobaczcie. No, będzie ją widać. Dobrze, drugi odłożymy. Pięknie. Pięknie wyglądasz. I kolorek idealny, różowy. Pewnie jest jeszcze niebieski, zgaduję. Pewnie są jakieś inne kolory. Na pewno. Chyba tak, tak, na pewno. Zadowolona z plecaczka? Aaaa, fajnie, co? Dobra, otwieramy następną paczkę. Ja już wiem, co tam jest dalej. Patrzcie, taty, i się boję. Nie, ale otworzymy. Rozmawialiśmy na ten temat, co jest tam. Jak to rozmawialiśmy? A nie,
tak, dobrze mówiłem. I słuchajcie, zastanawialiśmy, czy uwojony szob jest niebieski? Jest dla chłopaków w plecach też. I zobaczcie, on jest inny wzór ma w ogóle. Ten jest mega cool. Każdy chłopak, który właśnie w jakiejś ten mi się bardziej podoba. Może dlatego, że tamten jest różowy, ale tak patrzę. O, jest worek oczywiście, przyrównam. Też macie dostępne. O, też fajne. Okej, okay. Ale plecak widzicie, że jest tak samo zrobiony. W sensie, no, inny kolor, inny ten, ale macie tutaj te same przegródki, że tu jest duża, mała, mała. Ale, aha, nie pokazałam w ogóle, napicie też są. Z dwóch stron, tam też. I też odblaski, czyli podobne, ale inne ma te wzorki w ogóle. Tak, no, gatunek, wiesz, jakoś jest ta sama. Fajnie. No i jeszcze blue dostaliśmy, niebieski. Ale ten jest troszkę... Zobacz, nie, chyba to samo jest, czy nie? Ej, tu jest, no bo tu jest coś! Aha! Wiesz, o co chodzi? Okej! Ale macie unboxingu! Co tam jest? Pokazuj tutaj do kamery. Piórnik! Pokaż tacie. Melcia u mnie, poczekaj, otworzy, no. Otworzysz. Ale ładny, z takie ślizgi fajne. Duży piórnik. I co tam masz w środku? Zapomniałam, że się takie piórniki nosiło, wiecie? I cały wyposażony już? O, wow! A środek mi się... Ale mi się przypomniało dzieciństwo, jak tak było, nie? To jest twoje. Co ja mamy tutaj? Mamy my piciu. Tak, my piciu. Tam mam inę. Co ci najbardziej podoba? Mam ABC tam. ABC tam masz? Tutaj mam piciu. Jak to się nazywało? Plan lekcji tam, nie? Chyba? To się robiło tak. Plan lekcji, tak. O, tutaj o, plan lekcji tam masz. Tak, tam pisiu. No. A teraz kolejne rzeczy, później wam dokładniej pokażę, co tam mamy. Autogram dostał! O, ja ci fajnie! A w ogóle Wojan pochodzi z... No, niedaleko naszego miasta mieszkamy. Jesteśmy z Kalisza, on jakieś 50 km od nas mieszka. To będzie mój długopis do high school, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zobaczyła, nie pisze. Tu na kartonie. Prawdopodobnie... Niebieski. Ładnie. Ładny. Dobra, mamy tak dużo małych drobiazgów. Na przykład takie w mniejszych kazach też się robiło i takie fajne, nie? To na zeszy się naklejało, tak. No. Oj, mamy dużo zeszytów, ale super mi się przydoba. Ja tutaj nie mam nic do pisania. Jakieś notatki czy coś, w sensie może nie do szkoły, ale bo nie wiem, czy na mojej szkole nawet się nosi zeszyty, ale bardzo ładny jest. Ej, zobacz, wszędzie taki ma takie estetyczny te, bardzo, logo. Nie? Mamy tam lekcji, mamy zeszyty głównie i też są takie wzorki, że ja takie minecraftowe. Ja jeden biorę. Kilka. Bo potrzebujemy z mamą do dokumentów. I mamy inne ten. Później pokażemy. I to jest tutaj wszystko. I zobaczcie, ten ma jeszcze tutaj taką przegródkę dużą. A tamten nie miał? Bardzo nie jestem pewna. Chyba są mniejszy ciut. Zobaczymy, czy to wszystko, bo jeszcze jest jedną, dobra. Tu mamy wszystko. Bardzo fajnie. Nie, ten nie ma. Rzeczy. Fajne, tu ma dwie. Ale przed nami jeszcze. Ja zawsze lubiłem taki zapach. Nowy, takiego papieru. Ten ma? Ten nie ma. Ten nie ma. Ej, to jest inny troszeczkę, no faktycznie. Jest inny, ale no wiesz. I jeszcze jedna, słuchajcie, paczka. Fajnie, paczka, fajnie. Zagadka. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ona cię już koloruje, zobaczcie. Zrobimy test pisaków od razu, Nelcia robi. Okej. Okay. I słuchajcie, następna paczka od Wojan Team. I w ogóle tata przed chwilą widział spadającą gwiazdę podobno, bo ogólnie niedawno były noce spadających gwiazd i my się jakby nie patrzyliśmy na to, ale czasami tak po prostu widać nawet już teraz, że se latają, więc piszcie, Nelcia, czy patrzyliście na spadające gwiazdy. Ja przed chwilą widziałem właśnie, jak tam leciała. Ja już o przedszkolu. Nelcia, gdzie ty się pakujesz? Okej, zobaczcie, co tutaj mamy. Okej, następny plecaczek. I pewnie będą itemy, bo już czuję. Bardzo fajnie rozplanowane. Dobra, otworzymy sobie tutaj. Jestem ciekawa, czy będą jakieś inne itemki. Kochani, mamy taki sam zestaw w środku. Mamy razy dwa taki zestaw. Czyli wszystko jest to samo. Tak, dokładnie. Czyli Nelcia, słuchajcie, nasza jest przygotowana na 2 lata. Na 2 lata szkoły do przodu. Co roku będzie miała nowy plecak i nowy zestaw od Wojana. Team, to chyba każdy będzie wiedział, nie? Tam w amerykańskim przedszkolu. No więc kochani, jeśli chcecie zdobyć któryś z tych właśnie itemów do szkoły lub jeśli jesteście też w moim wieku i chcecie na przykład komuś, jakiemuś kuzynowi czy właśnie kuzynce sprawić prezent, bo jest młodszy, to również możecie, bo tak wiadomo, dużo dzieci zna Wojana i bardzo go lubią, więc ja również uwielbiam, ale myślę, że plecak z zeszłego roku mi starczy. Ale różne itemki, takie jak właśnie te pisaki, myślę, że bardzo mi się przydadzą i te zeszyty, bo nie mam tutaj totalnie nic do zapisywania notatek, więc
więc bardzo się cieszę, dziękuję jeszcze raz, jeśli może Wojan to ogląda. Patrzę to w komentarzu, Wojan. Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiam. I dziękujemy za super prezenty. Naprawdę dużo tego przyszło, ale właśnie, myślę, że wykorzystamy. Jak nie Nikola, to na pewno na 100% młodsza siostra. Tak. Ale tak jak Nikola mówiła, te przybory, te wszystkie kredki, rzeczy więc wykorzystasz. Jeśli jesteście ciekawi, chcecie komuś dać prezent, wszystko w opisie. Tak, pamiętajcie o moim kodzie rabatowym, minus 5%. Też zawsze jakaś okazja, żeby kupić coś taniej. Więc zapraszamy na stronę internetową Wojan Team. Wojan Shop. O, tak się nazywa sklep. To jest Wojan Team. Dokładnie, wiem wszystko. O kurde, w tym autografie niby znaleźliśmy mnóstwo itemów, naklejki i na przykład mamy też tutaj coś. Siemano, kolano. Kolano. Właśnie zostałeś prawdziwym wojownikiem Wojana. Z tej okazji mam dla ciebie ciekawostkę. Czy wiesz, że Wojanowice istnieją już ponad 1300 dni? To naprawdę długo. Dziękuję ci, że jesteś z nami w tej niezwykłej przygodzie. Mamy nadzieję, że będzie trwała ona dalej przez kolejne tysiące dni. Kochani, zostańcie jeszcze przez chwilę, bo teraz jedziemy do sklepu również kontynuować jakieś rzeczy back to school, bo jedziemy po buty. W ogóle ja mam buty takie, śmieją się ze mnie, że są zimowe, po prostu są tak bardzo, no mam takie spumy. Takie spumy, pewnie je kojarzycie. Nie są złe, ale chcę sobie kupić bardziej takie letnie. Planowałam jakieś właśnie Nike, jakieś, nie wiem, coś w stylu Air Force'ów znaleźć, ale zobaczymy, bo puma też nie jest zła, ale myślę, że już... że raczej będziemy patrzeć coś z Nike'a, więc idziemy także do takiego sklepu, gdzie są ogólnie takie fajne buty, właśnie wszędzie dużo, dużo firm, więc może coś wybierze. Dobra, jesteśmy w Tillys czy coś takiego. No i idziemy zobaczyć, czy mam coś fajnego tutaj. Jest, 109. Jest, no, się baliśmy, że zamykają. Dobra, idziemy zobaczyć. Chodź, pokaż moje auto, jak sobie... Jeszcze powiedzieć. Chciałem wam pokazać moje auto, które sobie kupiłem. No, to. Tutaj jest. Pff, chciałbyś. Poczekajcie, zobaczcie na to. Cięcie. Ugarnij się. Góry. Kochani, wyszliśmy ze sklepu, nie pokazywałam za dużo, bo było jak na tą godzinę nawet dużo osób. W ogóle była taka fajna, śmieszna sytuacja, bo pani powiedziała, że oh, I love your shoes, Donnelly, więc bardzo, Nelly się zawstydziła, ale bardzo, bardzo miła. Więc tak, znaleźliśmy po prostu normalne buty z Nike, one były takie z czarnym akcentem, tylko za 64 dolce. Jest dużo ludzi, ale idziemy szukać dalej coś w innym sklepie. Oj, przybliżyło mi się. Jesteśmy w Ross. Tutaj możemy też znaleźć takie właśnie miksy różnych rodzajów butów. Na przykład zobaczcie, też taniej coś. Dokładnie. Jak myślę. I tutaj zobaczcie, na przykład są... Reboków dużo. Różne po prostu są. Ale Nike nie widziałam, ale może coś innego się znajdzie, nie? Coś lepszego. Chociaż myślę, że cena tych Nike zwykłych też są, też było spoko. Nie mam pojęcia, jaki mam rozmiar. 8 coś? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Fajne buciki z Pumy za ile ty mówiłeś? Za 36 dolców. Takie tradycyjne. Bardzo fajna Puma. Ma firmowe jakieś? Taka ciekawostka. Nie ma firmy. Podobają ci się. Nike, nie, tobie. Nike prędzej znajdziesz w męskich. Możliwe. Takie są. Zarąbiste. Szybkie. Szybkie są. Ej, 24 dolce. Nie gadaj, ale chwila, zarąbiste. Czujesz? Są. Takie, wiesz, na jakąś event, czy wiesz, jakiś fajniejszy look. Fajnie sobie z nimi wystylizować. A potem, Nikola. Hello, kochani. Fajne butki były, ale myślę, że potrzebuję takich porządnych, żeby gdzieś pochodzić. Te Swiss oczywiście może kiedyś sobie uzbieram na jakieś drugie buty. Trzecie. No to sobie kupię do jakiejś właśnie stylizacji, ale potrzebuję stricte fajnych butów do chodzenia na co dzień. Czyli tak jak się proponowałam ocenę, po prostu kupię zwykłe Nike z Air Force'ów. Więc chciałam panie przymierzyć. Podglądam cię kamerą. Zaprezentuj się. Puma? No pochodź, zobaczymy. Śmiejcie się tylko z połączenia, dobra? Mam Pumę, to później zmienię na Nike skarpetki, okej?
takie. Są moje, są widzicie jakie przetyrane, takie się zginają. No, no Nike jak Nike, bardzo wygodne. Fajnie leżą. Idę drugi. Kochani, ach, ładnie jestem poświetlona. Właśnie idziemy już z zakupów. Udało się kupić budki za 60, za 70 razem z podatkiem, tak, już. Bo nas, tak, z doliczeniem zawsze do zakresu. Za 70 łącznie dolarów. Co wychodzi ile na polskie? I tak nawet? 280 parę złotych. Właśnie, więc myślę, że i tak chyba nawet taniej niż w Polsce, chociaż nie jestem pewna. Więc ogólnie bardzo fajny sklep, myślę, że nawet jeszcze tutaj wrócę. Fajne mają i tam mają wszystko, i buty, i dużo fajnych ubrań, czy to też, też z tych firm, ale też są normalne, takie luźne, fajne, po prostu bardzo fajne. Ceny też nie są złe, że taką fajny t-shirt z Spidermana, oczywiście, pierwsze co przykuło moją uwagę, 30 chyba dolarów, więc myślę, że nawet sobie kiedyś ją uzbieram i jeszcze na pewno wrócę do tego sklepu. Akurat zamykali, więc jeszcze się udało kupić takie. Więc tak, już prawie gotowi do szkoły, został jeszcze tylko internet, który załatwimy kiedy? Nie wiem, jutro może. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Chodzi oczywiście o internet z danych komórkowych, takich, bo Wi-Fi mam. A ty nie nagrywasz chyba? Ale oczywiście, że nagrywam, jest Siri, Etsy. A, myślałam, bo ja nie widzę. Ja by tyle czasu gada, widna i nie nagrałeś, ale nie. Ja jestem profesjonalna, nie jak no ty. Tak, nie. Więc jedziemy teraz gdzie? Na szybkie zakupy do Walmarta. No tak, ale to już widzieliście, więc kochani, widzimy się w kolejnej części odcinka. Jak coś tam będziemy robić, nie wiem co, ale pa, pa.